Najważniejsze przesłanie, które uzyskałam dzisiaj dla nas na nasze 121 spotkanie to karta księżyc Osiemnastka, czyli osiemnasty klucz wtajemniczenia we wielkich Arkanach. I co widzimy tutaj na tej karcie? Naturalnie przejście, portal, ciemność. Z tej ciemności przejście do światła. Ten skarabeusz, który niesie słońce, światło. Najciemniej jest już przed świtem, czyli każdy czas, gdy pojawia się w naszym życiu ciemność, gdy pojawiają się trudności, nieszczęścia, przeszkody, należy spojrzeć na ten czas, jako na czas. Kolejnego egzaminu, który pozwala nam przejść przez ten portal. Gdy ten egzamin zostanie zdany, to strażnicy nas przepuszczą do światła, do szczęścia, do spełnienia. Popatrz, to zupełnie inne spojrzenie na wszystkie egzaminy życiowe niż to, które znamy z naszych dziadów i pradziadów. To, że każdy egzamin życiowy, trudności i problemy to. Przejmowaliśmy to jako coś ciężkiego, jako coś złego, jako coś bardzo negatywnego, i te istoty mroku mogły bawić się nami i ściągać nas coraz głębiej i coraz głębiej. W rzeczywistości jednak każdy życiowy egzamin to przejście przez portal do czegoś nowego i do czegoś pięknego. Dlatego ten skarabeusz, który przynosi światło, i dlatego Bóg Anubis jako Strażnik tego portalu, a raczej dwie istoty, które mają jego formę. Bóg Anubis, ten, który sprawdza serce, sprawdza intencje, sprawdza czystość twojego serca, waży serce. Gdy masz czyste serce, czyste intencje, gdy koncentrujesz się na tym, co pragniesz osiągnąć, to z lekkością i radością przechodzisz przez ten portal. A tutaj, u jego stóp, czeka oczywiście szakar, jako, szakal, jako również jego, czy szakale, dwa szakale, jako jego strażnicy, którzy rozszarpują te wszystkie ciała, tych wszystkich śmiałków, których serce nie było czyste, nie było świetliste. Może nie należy na to patrzeć aż tak bardzo dramatycznie, bo jeżeli nie zdamy jakiegoś życiowego egzaminu, no to tak jak w szkole, powtarzamy po prostu kolejny rok. Ale ta mądrość jest w tobie, ty masz te wszystkie wskazówki, które są ci potrzebne, aby zdać każdy życiowy egzamin, który teraz w kolejnym czasie pojawi się na twojej drodze. Ta karta jest bardzo symboliczna. To jest mnóstwo jeszcze innych znaczeń, na przykład jedno takie, które pokazuje kobiece narządy rodne czyli coś nowego się rodzi. Również z ciemności to dziecko rodzi się i wychodzi do światła, do nowego życia. No i oczywiście te najważniejsze wskazówki, jako powtórzenie, które pomogą Ci zdać ten życiowy egzamin, to. Królowa kielichów, o której już mówiliśmy, czyli ta czystość, kreatywność, czyste myśli, krystaliczne myśli, czyste serce, dlatego odbija się w wodzie w stu procentach, nie nosi masek, nie udaje kogoś innego i przede wszystkim ten bocian, jako również symbol nowego początku i to odczucie, tej czystości, tej jasności pomoże Ci bardzo łatwo zdać ten egzamin życiowy. I również zielony, jako to nowy, ale także jako symbol regeneracji, czyli regenerujesz Twoje ciało i w tym stanie czystości i zregenerowanego ciała, czyli najedzonego, wyspanego, przystępujesz do życiowego egzaminu. Również w tym połączeniu z energią wyższą, jak na tej karcie widzisz to u góry. Te impulsy od siły światła spływają na tą królową i prowadzą ją. Tak jak mówiłam na naszym spotkaniu, że jeżeli poprosisz, to będzie ci dane. Jeżeli poprosisz o to wsparcie z góry, to te wsparcie otrzymasz. Jeżeli nie poprosisz, to będziesz błądzić w tej ciemności. A jeżeli nie, daj Boże, jeszcze posłuchasz jakichś istot mroku, które będą ci szeptać do ucha: chodź tędy, tutaj jest łatwiej. Ten przewodnik na pewno ci pomoże, a zostaw to. Po co się starasz? No to wtedy może zdarzyć się tak, że nie zdasz tego egzaminu i trzeba będzie powtarzać rok. No i ostatnie, spotka ostatnie przesłanie na nasze dzisiejsze 121 spotkanie: to naturalnie. Szóstka Mieczy. Koncentracja. Koncentracja na celu daje Ci mądrość wyższą. Połączenie z tą mądrością wyższą, połączenie z czystością serca pomaga Ci przejść przez ten portal do nowego i pięknego życia. Dziękuję, widzimy się za tydzień. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to pytaj śmiało w komentarzach. Ja w miarę moich możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Twoja Maria Bukardi.